Chyba dobrze. Witajcie na kolejnym panelu nieletnich. Jak zwykle jest ze mną dzień dobry. Julek, cześć wszystkim. Siemanko, no i dzisiaj taki odcinek, w zasadzie panel troszeczkę wspominkowy, ale w ogóle może Julek na samym wstępie powiedz ludziom, czym jest panel nieletnich. Słuchajcie, panel nieletnich to miejsce, gdzie my możemy się twórczo, artystycznie wyrażać i przy okazji opowiedzieć wam, co tam się u nas dzieje. Dokładnie. A jak wiecie, przez całą sytuację związaną z koronawirusem ostatnio na młodzieżówkach nie spotykamy się stacjonarnie, tylko online, więc pomyśleliśmy, że to jest taki dobry moment na to, żeby troszkę powspominać. No i dzisiaj pobawimy się w profesjonalnych youtuberów, a następnie zobaczymy filmik i wspomnienia innych osób z młodzieżówki. No to co, Julek, dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj, słuchajcie, będziemy przeglądać różne zdjęcia i wspominać w sumie, jak, co nam się kojarzy z tymi zdjęciami i trochę też się pewnie pośmiejemy. Jonasz wybrał zdjęcia, ja ich wcześniej nie widziałem. Tak jest, więc robimy przegląd od zdjęć sprzed mniej więcej 3 lat do bardzo współczesnych. To jest słynny pokój na Polnej ulicy. Bardzo się jest tu wklejona? Czy? Tak, oczywiście, tak. To było tymczasowo zdjęcie w tle na grupie w ogóle Młodzieżówka K5N. No to było w takim jednym malutkim pokoiku, w którym się wszyscy kisiliśmy po prostu. Było bardzo wesoło wtedy. Tak, to jest widzę. Wigilia chyba 2016, wydaje mi się. No nie to... taka stara. Z 2017 mi się wydaje. No to pewnie tak. Chyba tak. A tak, bo wtedy zdaje się Ania ogłosiła, że jest w ciąży. Tak mi się wydaje. Tutaj podoba mi się, w ogóle to będzie dwie koleżanki, które... Niestety, ale no nie mają otwartych oczu. No, wtedy to była moja pierwsza młodzieżówka. Tak, to była twoja pierwsza młodzieżówka. No i tutaj mamy fajną ekipę. Gosia jako Renifer, Zuzia, która nie mam pojęcia, co robi. No i teraz przed nami kolejna Wigilia, tym razem 2019, więc tutaj zdjęcie bardzo współczesne. No i Julek, wytłumacz się, dlaczego ciebie tutaj nie ma. Nie pamiętam nawet, ale... Chyba się uczyłem, jak mi się wydaje. Myślę, że 20 grudnia to jest idealny moment na to, żeby się uczyć. Tutaj jaka trójeczka wesoła. To jest w ogóle najbardziej randomowe zestawienie trzech osób, jakie jest możliwe. Pozdrawiamy serdecznie. Jedna rzecz się nie zmienia, słuchajcie. Wszystko się zmienia, tylko nie ta jedna rzecz. No i Beniamin mamy. Słuchajcie, to jest właśnie przykładny lider. Siema ziomale. Kamcie był raz w roku. Kamcie przychodzi tylko na specjalne okazje. No. No i mamy Kubę, który też przyjechał do nas. No słuchajcie, to bardzo, bardzo wesołe spotkanko. No jest ekipa zaraz po nocce. Ale przede wszystkim w tym zdjęciu podoba mi się postać Agaty, która... która ewidentnie ma już dosyć. No to było tak, że się ganialiśmy w czasie wolnym i chłopcy młodzieżowi zamknęli mnie w windzie towarowej i postanowiliśmy zrobić z tego coś śmiesznego i to jest tak naprawdę tylko wyrywek z filmu, który Jonasz miał zmontować, no ale nie wyszło do końca. No filmik i tak nigdy nie ujrzałby raczej światła dziennego. Było to w każdym razie bardzo wesołe i tutaj widać tylko Julkę, ale ogólnie za kamerą jest jeszcze masa innych osób. Bardzo fajna zabawa. No, bo zaczęło się od tego, że się goniliśmy w trzech, a potem chyba z 15 osób tam stało. Przyszła do nas ciocia Dośka, zabraliśmy jej telefon, porobiliśmy kilka fajnych fotek, pokomentowaliśmy różne zdjęcia na Instagramie, no i zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. No, to była fajna młodzieżówka. Fajna młodzieżówka, chyba rekordowa ilość osób na kanapie. O, mam tą samą bluzę co wtedy. I to jest młodzieżówka też całkiem niedawna, z
ferii, podczas ferii, kiedy oglądaliśmy film. Ustawiliśmy sobie kanapę i... Ty tak bardzo próbujesz być na tym zdjęciu, w sensie... Tak widać, że Zosia tutaj kadr wzięła taki, żeby cię nie było widać, ale ty się wepchnąłeś. Starałem się zrozumieć, gdzie jest głowa, ale nie wiem. Tomas chyba nie wie, że jest robione zdjęcie. Chyba nie. No bo Zuzia, właśnie widzisz, Zuzia, na przyszłość, kiedy robisz zdjęcie, to musisz troszkę bardziej tak zaaranżować sytuację. O Jezus. I jest kolejna fotka, która musiała się znaleźć. Ja się zastanawiam, Julek, jak myślisz, na co tutaj wszyscy patrzą? No właśnie, mi się wydaje, że Beniamin mówi jakieś głębokie słowa. Coś ewidentnie poruszającego. Nie, nie. Słuchajcie, mamy po prostu... Wszyscy ludzie ewidentnie są zafascynowani. Zachwyceni. Tutaj wszystkie miny są złote. Więc pozdrawiamy Beniamina, który głosił jakieś na pewno fantastyczne rzeczy dla fantastycznych ludzi. O, i przechodzimy do filmików. To jest znowu z tej Wigilii. Fajna impreza tu jest. Bardzo mi się podoba to, że nie byłem w stanie zrozumieć ani jednego słowa. W sensie, potem ktoś to mówił, chyba próbował zaśpiewać, ale... Znaczy, to co mi się podoba na tym filmiku, to to, że każdy tańczy jakby sam ze sobą. W sensie, każdy jest w innym świecie dosłownie. Mamy filmik z wyprowadzenia głównego lidera młodzieżówki. Słuchajcie, szacunek, bezpieczeństwo, te wartości przekazujemy młodzieży. Proszę wyjść, panie spijany. Ty tu byłeś w ogóle wtedy? No ja byłem na tej młodzieżówce. Poważnie? No poważnie. A tam też fajny gest. Podoba mi się. No i mamy przedostatni filmik, który pokazuje podział obowiązków wśród liderów grupy młodzieżowej. No, filmik bardzo krótki, ale myślę, że interpretacja bardzo jasna. To też w ogóle z tym miejscem też jest kilka śmiesznych historii. Generalnie na pierwszym spotkaniu, kiedy już wszyscy poszli i my mieliśmy wszystko posprzątać, to najpierw rozwaliliśmy stół, w sensie już piątką liderów, a następnie chcieliśmy zamknąć jakby... nie zamknęliśmy drzwi, ale już wrzuciliśmy kluczyk do skrzynki, bo mieliśmy wrzucać do skrzynki tam właścicieli. No i niestety, ale czekaliśmy, aż przyjechała pani, która tam miała klucze dodatkowe, przyjeżdżała i tam o 23 siedzieliśmy na wildzie i po prostu był ogromny wstyd. No dobrze, i ostatni filmik na sam koniec, który ja uwielbiam, bo tutaj święty Mikołaj po prostu nie wiadomo co. No dobrze, słuchajcie. Mam nadzieję, że oglądają nas też młodzieżówkowicze i że wy gdzieś z tymi zdjęciami siebie tam odnajdujecie. Mam nadzieję, że też podchodzicie do tego wszystkiego z dystansem. To słuchajcie, mamy nadzieję, że wam się wszystko spodobało, takie nasze wspominki. Na pewno to było takie najfajniejsze dla młodzieżówkowiczów, tak mi się wydaje, bo mogli siebie tam odnajdywać. No tak, więc ale teraz zapraszamy was na filmik ze wspomnieniami obecnych członków młodzieżówki. Bo oni tak wam jest. Powiedzą, jak jest ich pierwsza młodzieżówka i co chcą przekazać reszcie. Tak, albo jakie jest ich najfajniejsze wspomnienie. Po prostu posłuchajcie i zobaczcie, w jakich warunkach niektórym przyszło nagrywać te filmiki. Generalnie cały czas myślimy o sobie i myślimy też o was, czekamy, kiedy wrócimy. Ale teraz troszkę powspominajmy. Witajcie. Najlepiej wspominam wspólny czas na Polnej. Przede wszystkim czas po rozważaniu, kiedy dzieliliśmy się na małe grupki i mogliśmy rozmawiać o tematach, które są dla nas ważne. Dzieliliśmy się tym, co przeżywamy i co nas porusza. Był to dla mnie cenny czas i cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć. Co chciałbym powiedzieć w młodzieżówce?
poważnie. Chciałbym wszystkim podziękować za możliwość tworzenia cennych relacji, ponieważ było to i jest dla mnie niesamowite, że możemy spotykać się i rozmawiać o Bogu. A w tym szczególnym czasie cieszę się, iż mimo trudności próbujemy spotkać się przez internet. Trzymajcie się i nie chorujcie. Cześć! Ja z młodzieżówek mam naprawdę mega dużo świetnych wspomnień, ale takie najlepsze to chyba będzie z pierwszego nocowania młodzieżówkowego, kiedy zostało nas już tak kilka osób, bo chyba czwarta albo piąta nad ranem, a my siedzieliśmy na kanapach i rozmawialiśmy. To było naprawdę mega super. Pamiętajcie, że kocham was bardzo mocno i mega tęsknię. Mam nadzieję, że już niedługo się zobaczymy. Najbardziej pamiętam z młodzieżówki, które odbywały się na Polnej, i tam był taki pokój po schodkach, na górę się szło, i tam były fajne czasy tam były. Co byś chciał powiedzieć młodzieżówkowiczom? Że za nimi tęsknię i że ich bardzo kocham i w ogóle nie mogę się doczekać, kiedy się spotkamy. Wspomnienie. Sylwester 2018-19, gdzie byli wszyscy, ale totalnie wszyscy, nawet moja siostra ze szpagrem, i byłam przybrana za piratkę, a gdy graliśmy w pokera, to moją prawdziwą kartonową szablą mogłam przysuwać do siebie karty, mając jednocześnie spuszczony taki szeroki kapelusz, żeby poker face. Chciałabym wam przekazać, że jeżeli rozważacie powieszenie na swojej ścianie ręcznie malowanego obrazu, to polecam serdecznie Sarę Zefirian. Trzymajcie się, z Bogiem i pa pa! Bardziej najlepiej wspominam z młodzieżówki chyba Sylwester. Tańczyliśmy dużo, całą noc nie spałem, z paroma osobami, ogólnie super zabawa. Mam nadzieję, że się trzymacie dobrze podczas tej kwarantanny i tęsknię. Nasze nocowania. Kiedy nie pozwolono mi spać, to do piątej. I to było super. Było super, ale byłam bardzo zmęczona. Mam nadzieję, że niedługo się spotkamy i będę mogła was wytulić bez maseczki. Że tak, tak. Beniamin, jakie jest twoje najfajniejsze wspomnienie z młodzieżówki? Definitywnie to, jak Damian był przebrany za Araba podczas jednego Sylwestra. No, moje też w sumie. Co chciałbyś powiedzieć reszcie młodzieżówkowiczów? Co chcielibyśmy powiedzieć? Nie wychodźcie z domu, nawet jak epidemia się skończy. Tak będzie lepiej. To też, ale też przede wszystkim, żebyście wbijali w piątki o 17.30 na platformę Zoom na spotkania, dlatego że niektórych was jeszcze tam nie widzieliśmy. I dobrze. Niedobrze. I niedobrze, wbijajcie. Tak. Jedną z moich ulubionych młodzieżówek był piknik na Cytadeli. To jeszcze było za czasów Polnej. Za się za wami stęskniłam. Mam nadzieję, że już niedługo się na żywo zobaczymy. Tutaj mam ze sobą przedstawiciela naszego stada. To jest Equis. I super by było, gdybyśmy kiedyś zrobili młodzieżówkę u nas w stajni. Nasze konie są bardzo przyjacielskie, jak widać, także hucznie was powitają. Okej, no dobra. To trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!